Mamy 30 kwietnia 2021 roku. Zuzanna Urban, zapraszam na Oaza News. W kończącym się miesiącu obchodziliśmy najważniejsze dla Kościoła święta w całym roku liturgicznym, czyli święta Zmartwychwstania Pańskiego. Poza trwającym okresem wielkanocnym, kwiecień był także miesiącem, w którym nasza wspólnota w szczególny sposób postanowiła upamiętnić 100. rocznicę urodzin założyciela ruchu Światło Życie, księdza Franciszka Blachnickiego. Zorganizowaliśmy z tej okazji Dzień Skupienia, który odbył się w parafii świętego Ignacego Loyoli w Gdańsku-Oruni. Zakończyliśmy właśnie obchody stulecia urodzin Blachnickiego w parafii Ignacego Loyoli. Właściwie jeszcze trwają ostatnie porządki i ogarnianie kościoła po dzisiejszym Dniu Skupienia. Dzisiaj zaczęliśmy wspólnie od panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Agnieszkę na temat wolności. Podstawowe pytanie, jakie padało, to czy wiara czy przykazania nas przypadkiem nie zniewalają, tak liczne i tak mocne? I czy możemy czuć się wolni, będąc ludźmi wierzącymi, w pełni wolni? I jak na to reaguje współczesny świat? Czy jest w stanie to przyjąć? Potem była dziękczynna Eucharystia za dar życia, posługi, za dar też ruchu Światło Życie księdza Franciszka Blachnickiego i w intencji ruchu, o dalsze jego działanie i rozwój. I zakończyliśmy wszystko taką wspólną integracją w formie trochę covidowej przez obostrzenia, ale był wspólny kahut o życiu Franciszka Blachnickiego oraz była Jaka to melodia, w której zająłem drugie miejsce, z piosenek kościelnych, liturgicznych, oazowych, z piosenek roku. Tak więc był to taki piękny czas do tego, żeby razem spotkać się i modlić, uwielbiać Boga mimo tych wszystkich obostrzeń. 11 kwietnia w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach świętowaliśmy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Więcej o tym opowie Małgorzata Nastrożna i ksiądz Piotr Nadolski. W Niedzielę Miłosierdzia, jako wspólnota oazowa na Karwinach, udało nam się zorganizować uwielbienie z racji na Miłosierdzie Boże, które w tym dniu w szczególny sposób czcimy i z racji też na zakończenie oktawy świąt Wielkiej Nocy. Tak, mieliśmy okazję wspólnie uczestniczyć w Eucharystii i właśnie zgłębić naszą relację z Panem, uwielbiając Go. Pod koniec kwietnia ruszyły zapisy na tegoroczne rekolekcje oazowe, o czym opowie diecezjalny moderator do spraw młodzieży, ksiądz Andrzej Lojtek, oraz odpowiedzialny diakonii komunikowania społecznego Paweł Ciepły. 27 kwietnia rozpoczęliśmy zapisy na rekolekcje wakacyjne, które odbędą się w 2021 roku. I siedzi obok mnie twórca systemu, który w zeszłym roku już zaczął funkcjonować, w tym roku już ewoluował i w ten sposób dochodzimy do wspaniałego systemu zgłoszeń rekolekcji. Diakonia komunikowania społecznego naszej archidiecezji już w zeszłym roku przygotowała pierwszą wersję systemu, elektronicznego systemu zgłoszeń na rekolekcje. System zgłoszeń został stworzony w taki sposób, żeby umożliwić jak najprostsze zgłoszenie się dla uczestników, a także usprawnić samą obsługę procesu przyjmowania uczestników na rekolekcje, jak również zbierania opinii. Cieszymy się, że pierwszego dnia już takie było wielkie ożywienie w związku z zapisami, że zapisało się około 130 osób pierwszego dnia i nagrywając właśnie tę relację, cieszymy się z każdej kolejnej osoby i tak na większą chwałę Bożą byle do 500? 560 miejsc mamy. Tak, tyle wypełnimy miejsc. Serdecznie zapraszamy do zapisów na wakacyjne rekolekcje w naszej diecezji. Więcej informacji o poszczególnych turnusach znajduje się na naszej stronie internetowej, do której link znajduje się w opisie filmu. Do zobaczenia w majowym odcinku Oaza News. Specjalnie dla Państwa Zuzanna Urban. Tak. Tak. To już? Już mogę? Dziękuję wszystkim za słowa podziękowania, które otrzymaliśmy w wiadomościach, jak również za te wiadomości, które otrzymaliśmy od osób, których zupełnie nie znamy. I Paweł chciał się ujawnić, że nie jestem księdzem.